Proszę o otwarcie kopert. Czas wystartował. Daliśmy Wam minimalnie kilka sekund więcej. Startujemy. Dobrobyt i rozwój danego państwa zależy przede wszystkim od tego, czy państwo ma dużo bogactw naturalnych. A Marcin stwierdził, długotrwałe wojny hamują rozwój państwa. Który z chłopców ma rację? No, tutaj prawidłową odpowiedź mam B, czyli Kacper. Na to pytanie 4. Jeżeli po roku właściciel lokaty, której była wysokości 1000 zł, otrzyma 1000 zł i 50, tak, to oprocentowanie lokaty w skali roku wynosi? 5%. Fantastycznie, 5%. Pytanie numer 5. PKB per capita oznacza... Świetnie jesteście. Pamiętacie po prostu A, B, C, D, tak? Wszystko, słuchajcie. Oznacza to produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca. C. Pytanie szóste. Jeżeli pożyczamy pieniądze z banku na budowę domu, to jest to? Świetnie. To jest kredyt. Siedem. Stymulanta rozwoju to czynnik, który pozytywnie wpływa na rozwój. Czyli odpowiedź A. Marka. Marka to i nazwa produktu, i przedsiębiorstwa, i sklepu, czyli wszystkie odpowiedzi są poprawne. To była odpowiedź D. Pytanie numer 9. Od jakiego słowa pochodzi nazwa bank? Od słowa włoskiego banka, czyli po włosku ława. Pytanie numer 10. W jakim kraju można płacić walutą euro? Świetnie. Wśród tych czterech Niemcy są krajem, w którym swobodnie możemy płacić tą walutą. 11. Zaliczenie i myślenie logiczne odpowiada? Lewa półkula mózgu. Świetnie. Pytanie 12. Marketing mix nie obejmuje konsumenta. Konsumenta. Drodzy, to jest odpowiedź B. Pytanie 13. Sytuacje, w której dwie firmy rywalizują między sobą, dążąc do tego samego celu, nazywamy konkurencją. Świetnie. Pytanie 14 to jest akronim. Jedna z technik szybkiego zapamiętywania to. To ja przeczytam prawidłową odpowiedź. To jest skrót utworzony z pierwszych liter kilku wyrazów. Tak? I ostatnie pytanie 15.
Rady Uniwersytetu Dziecięcego, gdy właściciel przedsiębiorstwa chce nawiązać współpracę z innym przedsiębiorstwem, bo potrzebuje jego technologii, to wybierze współpracę w formie umowy licencyjnej. A teraz ułożyło nam się bardzo ciekawie na EUD, bo trzy osoby, które zajęły drugie miejsce, napisały na 27 punktów, czyli mamy tylko drugie miejsce, ale za to potrójne. I to są Dominika Świeży, brawo, Angelika Halerczyk, i Olga Sokół. Laureatki drugiego miejsca. Identyczna ilość punktów. Bardzo prosimy drugie miejsce o ustawienie się do pamiątkowego zdjęcia dla fotoreporterów. I pierwsze miejsce, 28 punktów. I bardzo cenna nagroda, to jest Alfa, Paweł Misztal.